Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w... Dishonored DLC Nóż Dunwall, związane z Dowdem. Jak widzicie, witam się z wami w podsumowaniu misji, gdzie mam już wszystkie runy znalezione. Aż sobie monsterkę otworzę i popiję. Bo zasłużyłem. Jeszcze mikro poprawię, żeby nie spadł. Dobra. I uwaga! Gdzie była brakująca runa? Otóż... nie wiem, czy to wyciąłem, czy nie. Chyba nie, ale... obok ściany światła, dosłownie wyżej, jakieś piętro, półtora piętra wyżej, jest pomieszczenie, gdzie jest pełno okultystycznych znaków i... jak widzicie w działach specjalnych, niejaki przepis bałuni łach ukończony. Tam właśnie jest ten przepis. I do tamtego miejsca trzeba zabrać oko wieloryba z tej rzeźni tego gościa i ciało płaczka, które znalazłem pod wejściem z dachu do tamtej rzeźni. I gdy zabierzemy tam jedną i drugą rzecz, dostajemy właśnie ostatnią runę na tym poziomie. Dziwi się, że ja tego naprawdę nie sprawdziłem, bo to się aż wrzucało w oczy, nie? No, ale... trudno. Misja rozegrana. Jak też widzicie, mam też inny poziom chaosu, ponieważ poszedłem w tej misji totalnie w coś innego. Mianowicie nie w zabijanie, tylko właśnie tak jak Korvo w... tylko ogłuszanie. I jak widać, od razu jest niski poziom chaosu, a jedyne co robiłem, to ogłuszałem wszystkich, których napotkałem po drodze. Tak więc spróbujmy już i tym też... As a young girl. Dobra, to już zamiast poprzedniego odcinka. O, ale właśnie, zasobność min elektrycznych. Zdobyłem nowy plan, bo uwaga, okazało się, że obok tego... ja sobie to dokupię. Okazało się, że obok tej... zwiększony ładunek, zwiększa siłę rażenia, zasobność... a dobra, powrócę do zasięgu minikuszy. Teraz staćmy na jeden upgrade. Zmniejsza roz, poprawia celność. No, przyda się. Dobra. Pojedynek wydane. Strzałki... no, nawet że tam uzupełnione w jakiś sposób. Dwa bełty wybuchowe. Ale wracając, okazało się, że obok tego głównego wejścia jest tam plan na właśnie... zwiększony ten, na ten zwiększony ładunek miny elektrycznej. Widać było też, jak bardzo się rozglądałem podczas tej misji, ale no jak widać, powtórka tej misji wyszła mi nawet na dobre. Chyba jedyny minus jest taki, że mam trochę mniej pieniędzy. Tak mi się wydaje, no ale trudno. Dobra, to wszystko znamy. Mam 4 runy, więc ulepszamy tym razem mignięcie na drugi level, żeby mieć większy zasięg. No a potem, no, w sumie to nie wiem, w co pójdę. W sensie nie jestem pewny, czy to jest ostatnia misja dodatku. A patrzcie, różnica. It's an alley just past the wall of light. You'll know it by three whitewashed skulls. Jest różnica, bo ona w odcinku go zabiła normalnie, a teraz tylko ogłuszyła. Tak więc proszę, już widać różnicę między przejściami. Zobaczmy. Dwie runy, z czego jedna to jest ta podrzucona. Dwie reliki z ranami i dwa kościane amulety. Kurde no. Dobra, tych nie muszę ogłuszać, więc z chęcią bym ich sobie po prostu odpuścił i tutaj ich ominął. Bo to jest też osobna kwestia, jeśli ktoś jest nieistotny, albo nie, aktualnie nie będzie mi w niczym przeszkadzał, to mogę go też po prostu ominąć i przekraść się dalej. Ta runa.
zajmijmy się nią. Zgodnie z życzeniem. Proszę bardzo, notatka od skrytobójcy. Miło. Chociaż w sumie, skoro to jeden od jeden z naszych to tutaj zostawił, no to czy to jest w sumie... Czy ta stuwa była tutaj konieczna? Nie jestem pewny. Tu mamy iść. O, klucz elektryczny. Nie, to tam inna elektryczna sobie. Ostrzałki usypiające. Serio, mam już min na maksimum? Gdzie mogę mieć tych min? 3. Dobra. Okej, tutaj mamy to, tam mamy tram. Kurde. Zauważał mnie. Uff, okej. Okay. Ale blisko było jak skurczysyn. A to jest właśnie plus tego, że u Dauta się zatrzymuje czas, kiedy on tego używa. Jako korwo już dawno zostałbym wykryty i miałbym teraz przejebane. Musiałbym już save'a wczytywać, nie? Jako Daut, tylko zatrzymać czas, wyczekać moment i jazda, zwijamy się. Jak on mnie zauważył? Dobra, żeby nie robić, nie powtarzać, zrobię sobie save'a. Jakby co tak, jeszcze dzisiaj powtarzałem tę misję, bo nie dawało mi spokoju, nie dawało mi spokoju ta runa i jak widać opłaciło mi się to. No ej, are you fucking serious? Skąd ty żeś się tu wziął, chłopie? No jak? Figę wiesz. Na górę. Check under everything. The heir to the throne, Emily Caldwin, is still missing. No nie przejdę chyba niestety w sposób taki, jaki bym chciał. Will be granted a substantial reward. Pieniądze, zbiorniki z Ren w ogóle te są istotne, nie? Żeby tu były. Jest ciekawe, czy nie jak postrzelę zbiornik, bo wiem, że jak im rzucę, to on wybuchnie. Wiesz? Dobra, jednak nie muszę go postrzeliwać. No i cyk, tyle nas widzieli. Niestety jest jeden dość duży minus tej powtórki, mianowicie nie mam dokładnie tych samych amuletów, które miałem wcześniej, czyli niestety nie mam amuletu, który przez picie wody z kranów przywraca mi manę, a to sprawia, że muszę uważać, kiedy manę wykorzystuję i w jakiej ilości. Mam tylko przywracanie więcej zdrowia, poruszenie się szybciej, jeśli ma schowaną broń, i więcej leczenia z jedzenia. W sumie dobra, to sobie mogę akurat założyć z braku lepszego tego. Śmieć z góry, tego nie wykorzystuję. Więc mogę to ściągnąć. Mówię, dalej mnie boli, że śmieć z góry nie ma opcji, żeby z powietrza kogoś ogłuszyć, no ale...
Nie ja to projektowałem. Dobra. Wystrzelałem się też wcześniej z pocisku, więc mogę teraz ich trochę pozbierać. Really? Where do you live? Probably some mansion on Clavering, right? Come on, let's have it. Where I start cutting. I'm telling you now, walk away. Go home. You're making a mistake. Oh yeah? How so? That's so. Ha! I told you he was coming. Get him, boys! Hey, so! Ej, żarty se stroicie ze mnie? Dobra, sprzed chwili jest zapis. Z kiedy konkretnie? Okej, okay, z wejścia tutaj. Zajebiście. Ale co to było? Czemu nagle jest ten taki? To jest dwóch typów jeszcze było w ogóle? Których nie zauważyłem? Dobra, może jest gdzieś w środku na pewno. If I were you, I would strongly consider leaving while you still can. Skurczysyny! Jak się strzaiły tam na górze? Probably some mansion on Clavering, right? Come on, let's have it. Where I start cutting. I'm telling you now, walk away. Go home. You're making a mistake. Oh yeah? How so? I'm here to meet a man named Dowd. The great assassin? Oh, I'm really quaking my boots now. Left a proper stain in my britches. Tell me, why would he meet with a lady like you? Because I'm hiring him to kill a person. And I... Tu nie wejdę. Tam. I'm paying him a lot of money. Money you will never see because you'll soon be gasping for breath on the end of Dowd's blade. Shut up. That ain't true. Isn't it? Your fear is obvious. You reek of it. Among other things. I'll tell you what I think. I think you and Captain What's-His-Face were there. We're sleeping. Up or not a hanky-panky. Only your daddy don't approve of you making out with a lowly watchman. Say something before you drunk. Ładnie. Oh no! No, 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 I didn't touch it! I swear! I took the body, but that was all! Somebody, get over! No. Nie wierzę, że tak zajebista akcja po tej durnej spierdolce skończyła się tym, że nie dość, że gość mnie zauważył, to jeszcze dałem się ten. To jeszcze dałem. Dobra, raz dałem się trafić, dwa gościu mi kurde ten. Zmarnowałem przez typa dwie strzałki usypiające. Ale jeszcze to w sumie. Myślałem, że ten kapelusz mogę zabrać, no ale nie. Ale ja się taki czuję teraz po prostu oskamiony, nie? Jest to amulet gdzieś? O proszę, ciekawe. Kolejna pułapka. No ale tak, to jest dla amuletu. Dobra, zakładam, że mamy iść totalnie inną stronę, więc zanim pogadamy z nią... wejdziemy sobie tu. Okej, okay, zwykłe bełty zakładam. O, albo i nie. To czekaj, to co tu jest? Serio, zwykłe pociski? Naprawdę? Zwykłe bełty w tym były. Dobra. A, czekaj. Sokowas mogę akurat podnieść tego jednego. Strzałki sypiające, dwie. Dobra, to coś tam chociaż odzyskałem. Tutaj też. A to w sumie nie wiem, co ma. A dobra, to ma chyba tego aktywować. Jap. Dobra. Okej. Okay. Jak dla mnie spoko, gościu sam się podłożył. Co najlepsze, nie liczyło się to jako alarm, co jest jeszcze, co jest właśnie dodatkowym plusem całej tej sytuacji.
Dobra, ale zagadajmy z nią może jednak, no bo chyba jednak będę musiał iść tamtą stronę, więc nie idźmy dwa razy. Look at you, the master assassin. So you want to know about Delilah? Well, my uncle is bewitched by her, so we won't tell you anything. I require only two things. Get rid of my uncle and bring me his last will and testament. In exchange, I'll tell you what you want to know about Delilah Copperspoon. And I'll pay you cold hard coin for your trouble. Come back to me when it's done. Let's meet at the docks when you return. Okej, okay. Czyli questa mamy. Wyeliminuj radcę w dzielnicy prawników. Okej, okay, no zakładam, że dojdę do niej dzięki temu właśnie przejściu, więc... biegł się. Chodź ze mną. Lista do zrobienia. Splądrować tamto miejsce. Policzyć się z Crackstonem. Ten klucz, który zwinęliśmy straży, może nas prowadzić do dzielnicy prawników. Wieczorem wyciągniemy parę ładnych funtów od adwokacin. Stawiłem klucz na górze. Wyszorować zęby w tym tygodniu. Taką listę na, a propos tych zębów, nawet ja bym chcę mógł robić, bo czasami mam gdzieś, a propos a właśnie to, że zębów nie myję. Chociaż może to nie jest dobra... coś dobrego do chwalenia się na nagraniu. Dobra, tu jest ziomek. Ale nie, jak dla mnie to jest niemożliwe po prostu, że oni się nie interesują. Widzieli, że ktoś bądź coś tu było. Przy czym nagle pyk, znika. Nie idą tego sprawdzić? No halo! Czy to się kłóci z jakąkolwiek po prostu logiką? A kurde, tu bym kasę zostawił. I klucz do domu kapeluszników. Spoko. Ej, szczerze, mógłby być jakiś taki opcja, że jak jest kilka takich monet na sobie, to zamiast je zbierać po kolei, to by je tak jednym tym byśmy je zabierali całe, jak garść monet po prostu, nie? Mamy też ten klucz, który jest nam potrzebny. Tutaj trochę żarcia, kolejny eliksir. Amulet tutaj. Dobra, nie popełnię tego samego błędu. Nie wybieram się nigdzie, dopóki nie splądruję z wszystkiego. Bo już ten błąd popełniłem jako korwo, nie? I potem musiałem się dość spory kawałek cofnąć. Tutaj wyżej nie pójdę. Tutaj też nie pójdę. Tutaj przejścia nie widzę. Tutaj też nie. Tutaj zwykły bełt. Spoko. 20 metrów w środku. Ale gdzie? Konkret? Tutaj pusto. Mi to niewiele daje. Nie no, come on! Jak mam tam wleść? Może po prostu jestem ślepy i czegoś nie widzę. By się zgadzało. Tam na pewno nie wejdę. Zasięg jest, no ale kończy się na tym. Ale kończy się na ścianie. Nawet nie ma opcji, żebym się tam wspiął, więc to nie o to chodzi. A ten typ skąd się tutaj... Dobra, nie, bo dalej krążę wokół tego. To albo jest tutaj gdzieś wejście, o, na przykład tu. Albo i nie. Chyba, że... Czekaj, tu. Niekoniecznie. No nie, nie ma zasięgu. Chodź tu. Albo jest wejście od dachu, albo od strony ulicy. Jedno z dwóch.
Od ulicy, tutaj. O, nice, to kapliczka jeszcze jest. Chociaż, ej, pytanie, tak czy? A nie, nie, to jednak nie kapliczka, ale wygląda podobnie. Kapelusznicy. Jakieś pierdy. Podróż do Pandyzji, coś od Sokołowa. O, ładnie, dwa remedia, poproszę. Pył duszący, potężny środek drażniący, który po rozrzuceniu tworzy dławiącą chmurę. Chwilowo oślepia i unieruchamia, czyli po prostu bomba dymna. Której de facto jeszcze nie użyłem ani razu. Mam 4 z 5 sztuk. O, proszę, i przepis babuni. Okrutna Nancy, zabierz świat z jej chciwych rąk, połóż go przed czarnookim mężem, tnij ostro, tnij głęboko, czerwień kapu kap. Koniec na ostatku, spal to w palenisku, człowieka poza prawem, zrób to dla mnie, skarbie, a dam ci prezent na urodziny. Okej, okay. Amulet, wzmocnione bełty. Bełty wbite we wrogów łamią się rzadziej. No, podejrzewam, że raczej nie łączy się to z bełtami usypiającymi, bo to jest po prostu dawka trucizny. Ale jolo, zobaczmy. Nic lepszego i tak nie mam do wzięcia. No i dobra, czyli tutaj, krótko mówiąc, jeszcze będę musiał się cofnąć. Później. O kurde, patrzcie, to zostanie przetworzony tram. Why is that? The Hatters have been trying to get in lately. We don't need any more burglars. Nice. Better keep his eye on the key then. Hatters are likely to come after it. Gaunt ma klucz. Tak, tak, to już wiem. O, kolejny amulet tutaj. No weź, stary, nie wskoczysz tam, naprawdę? Zasięg nagle się znalazł. Okej, tu przejścia nie ma. Okej, nie będzie też potrzebne, bo widzę, amulet jest chyba na dachu. Tak po prostu. No, może nie na dachu, ale też w pobliżu. Ludzie, no bez jaj. Jedną ręką byś się tam złapał. Ty dwoma nie dałaś rady? No, wiesz to? Remedium już nie mogę brać więcej. To użyję sobie w taki sposób, łyknę remedium. To zabiorę. Amulet także. Szczurobójca, dobra, nie musiałem w to wchodzić, bo dobrze wiem, co ten amulet daje. I dobrze wiem, że dla mnie jest totalnie bezużyteczny. Bo to jest osobna kwestia. Fakt tego, że... Fakt, że mogę dostać trochę więcej adrenaliny. W sensie, dobra, inaczej. Ten głód krwi ogólnie byłaby to zajebista zdolność. Gdyby dało się wybrać w trakcie tego podwójnego ataku, czy chce się typa ogłuszyć, czy zabić. Wtedy byłoby to zajebiste. No, łyknij, dyk, dziękuję. Dobra. Tutaj... tam do runy, której nie chcę pominąć, więc... oczywiście tam pójdziemy. Ej no stary, żartujesz sobie ze mnie? Tu mam zasięg. Uuu. Więcej trano i strzałek. Dobra. Ej no bez jaj! Gdzie jest zapis? 3 minuty temu. Dobra, chuj. Nie zależy mi teraz na tym. Zwijam się. Biegnę, biegnę, biegnę.
is still missing. Any person with information that leads to her discovery will be granted a substantial reward. I'll get to the bottom of this. You're going down. Ready? Kurwa, no wiedziałem. Ja ci dam here you are. Dobra, dzida. Nie chciało mi się powtarzać tych 3 minut. Ale ponownie sytuacja z cyklu, kiedy faktycznie ten... Kiedy niezapisanie gry wcześniej gryzło mnie w dupę, nie? No. Za tym czy... Tak. Dobra, 2 runy. Za 2 runy coś mogę? Mogę zakrzywiać czas. Też dobra rzecz. Ale wiecie co? Pójdę chyba... A zwinę się w ogóle za 1 runę. Dobra, to zwinność będzie następna. Ale zakrzywienie czasu kupię. Żeby zwalniać czas. 6 run kosztuje ulepszenie. Ale w sumie pytanie. Czy te DLC-ki jakby się liczą jako 2 osobne? Czy to się liczy jako ten? Czy to się liczy po prostu jakby, że wiecie, jeśli nie masz drugiego DLC-ka, to nie możesz kontynuować po prostu fabuły, której dał uczestniczyć, bo trochę mi się nie chce wierzyć, że cało DLC, w którym mam 6 run na użycie, czy na ulepszenie jednego tego, na ulepszenie jednej zdolności, by się kończyło tylko po 2 misjach. Stoję praktycznie obok niego, on mnie nie widzi. Chyba sobie żarty stroicie. Ale dobra. Czyli jednak w przypadku Dauda to powoduje jakiś hałas, kiedy bardzo blisko typa się przeniosę. Corvo był totalnie bezgłośny, kiedy tego używał. No obróć się, chłopie. Mam ci się pomóc obrócić, czy co? Dobra, jak się gapisz nad tą ścianę jak cielera namalowane wrota, no to... Gap się dalej, z wnętrza śmietnika. Dobra, jak to wygląda dalej? Tam przejdziemy do kolejnej lokacji. Ale okej, chyba wszystko już zebrałem. 2 amulety i 2 runy. Trochę mi te znaczniki tu psują z tymi zbiornikami z tranem, ale... No nie, no wszystko jest. Tylko do dzielnicy prawników muszę iść. Tylko dobra, skoro zdobyliśmy klucz od tych gangusów, to też od tym ich przejściem się dostaniemy do tej dzielnicy. Może to będzie takie bardziej skryte przejście. Aha, okej, nieważne. Myślałem, że to jest to lepsze, jakieś skryte, a się okazuje, że to jest kuźwa jedna to samo. Dobra, tam się goście przygląda. We got a prowler on the loose. Jestem, żeby się obrócił. Chociaż, czekaj. Spróbujmy zrobić trochę hałasu. O właśnie. Zapominam, że te bełty mogą też po prostu służyć za odwrócenie uwagi. Okej, okay. Tyle wystarcza. Rabanu nie będzie w kolejnej dzielnicy. Pracownicy rezydencji i kancelarii siadają przy szerokim placu stanowiącym centrum dzielnicy prawników. Scout up ahead. Try to find out where Timsh is. There's an equipment stash on the rooftops nearby. We've been anticipating doing a hit on Timsh for some time. I know. Half the city wants him dead. We'll earn some gold on this one. I'll meet you up ahead.
Okej. Na dachu jednego z budynków przy placu prawników znajduje się posterunek, a w nim informacje i zapasy. Twoja prawa ręka, Billy Rek, będzie tam, gdy skończy swój zwiad. Okej. Tam jest plac. Aha, nie ma tego konkretnie oznaczonego. Dobra, nabrzeże jest oznaczone, pewnie, żebym miał po prostu gdzie uciec później. Okej, pół godziny. Mam póki co. Dobra, chociaż spróbujmy się dostać do tego... tego checkpointu. Piórka, amulecik. Strażnicy schwytali jakiegoś podejrzanego człowieka, to zupełnie stary współpracownik Timsha. Okej. Mniejsze obrażenia wskutek upadków, poproszę. Im mniej fall damage, tym lepiej dla mnie. Bo niestety nie zawsze trafiam tym tepekiem tam, gdzie bym chciał. Więzień. O. Dzień dobry. It's Dowd, isn't it? You wouldn't be in this district unless you were after Timsha's head. What do you want? Revenge. To do to Timsha what he did to me. I want him homeless, a victim of one of his own eviction documents. I've prepared one, complete with the forged signature of the Lord Regent. Please, go to my old apartment. It's right next to Timsha's estate. Here's the address. But I doubt you can get inside from the streets. There you'll find my journal, which contains the entire plot and everything you'll need. But you're a businessman like I once was. I don't expect you to do this for free. If you do go to my apartment, you'll find something stashed there. Consider it your payment in advance. Okay. A, i to jest opcja bez zabijania. W sumie, jak tak na to spojrzeć, to ta talia to była... Porzucone mieszkanie, 45 metrów. A dobra, to może być ten posterunek w takim razie. Chyba. Czy to jest też od niego? Runa. Ciekawie schowana. Proszę o zwinność. Dziękować. Nakaz eksmisji. Tak, to jest to. Dobra. Dziennik Rolanda. Więc Timsh myśli, że jest niezwyciężony, ponieważ ma list od Lorda Regenta, który daje mu immunitet i chroni przed zajęciem majątków w przypadku wykrycia planów symptomów plagi. Nosi go ze sobą wszędzie niczym jakiś talizman, ale sporządził także narzędzie własnego zniszczenia. Dokument, którego używa do wywłaszczeń, to ogólny formularz sporządzony przez biuro Lorda Regenta. Zdobycie pustego formularza było banalne. Pozyskanie fałszywego podpisu było nieco trudniejsze, ale na szczęście niektóre z moich starych kontaktów wciąż są lojalne. Teraz muszę tylko zamienić dokumenty miejscami. Zbliżenie się w tym celu do Timsha nie będzie proste. Mogę potrzebować pomocy profesjonalisty. Gdy już będę to mieć za sobą, będzie tylko ostatecznie pchnąć głupca. I to jest druga część planu. W piwnicy Timshu znajduje się urządzenie, które wymusza obieg powietrza w budynku. Jeśli pewien materiał przypadkiem przedostanie się do tego urządzenia, budynek będzie cuchnął jak legowisko płaczki. Muszę szczególnie uważać z tym materiałem, ponieważ nie chcę zarazić plagą strażników ani służących, co przyniosłoby tylko zbędne cierpienia. Niepokojąca dama mieszkająca pod numerem 10 zaoferowała, że dostarczy cuchnący obiekt oraz mocny worek, by go w nim umieścić. Pragnie w zamian dostać moją runę, więc będę zmuszony się z nią rozstać. Dała mi klucz do swojego mieszkania, aby mógł pójść zabrać worek, gdy będę gotowy wykonać swój ruch. Dobra. Mamy w takim razie to. Oczywiście Dowd nie będzie niczego zabierał. Znaczy wymieniał, tylko po prostu zabierze to, co będzie chciał. A dobra, jestem po prostu nie oznaczony. Ja,
Dobra, jest to mieszkanie oznaczone? Jest morze, czy nadbrzeże. Jedna runa, druga runa. Jest mieszkanie numer 10. Dobra, to się przygotujmy. Mówię, do tego posterunku dojdziemy, ale... Dobra, na szczęście miałem to na tyle w zasięgu. Dobra, to rozumiem, że jest ten jego, to jego mieszkanie. Okej. Okay. To się mogło skończyć bardzo źle. Może tu klucza. Wchodzimy. Spoko. Ale okej, okay, czyli muszę jednak uważać, gdzie używam tego. Tego TPK. Czyli Fall Damage jest zredukowany, ale jednocześnie i tak dostanę po mordzie, jeśli za wysoka tego użyję. Przestawiamy kredens. O, jeez. Nie powinien tu stać. I've always wondered. What does he smell like? Rotting flesh, wild flowers. Does he ask you questions? I wonder when he'll speak to me. Zobaczmy, czy coś powie. Here's one last lesson for old time's sake. The barrister was a champion at finding his enemy's weak points, but he didn't see Delilah as a threat until it was too late. No one's watching Delilah now except you. And me, of course. I see everything. I see forever. And right now, I see a man walking a tightrope over a sea of blood and filth. The Empress is dead. And the water's rising. You've got Rothwild packed into a crate, bound for the frozen north, Dowd. Surprisingly clean work for a man with so much blood on his hands. Did the Empress change you? Or do you think this will help you dodge what's coming? You'd better hurry. You're running out of rope. You were in a daze. I hope it was enlightening. Okej, okay, czyli mamy też poniekąd mamy taką relację Billy Lark, jak to wygląda z pozycji osoby postronnej, która obserwuje po prostu, jak ktoś się komunikuje z odmieńcem. Nie, poniekąd też mnie trochę to ciekawiło, jak to wygląda właśnie z boku, jak na przykład Corvo gada z odmieńcem. No i mamy teraz właśnie na to odpowiedź. Posterunek tam jest nabrzeże, ale dobra. Tutaj mamy tą jedną rzecz jeszcze do zgarnięcia, czyli właśnie de facto to, po co tu przyszedłem. Gryzmoły kultysty. Ten urodził się w majętnej rodzinie, nie ruszał się we wsi, bo to było jedyne miejsce, gdzie nocą mógł widzieć gwiazdy. Nie odebrał wykształcenia, więc nie wiedział, czym one są. Modlił się do nich. Modliwy wór. Dobra, wór znaleziony. Umieść worek wewnątrz wentylatora w piwnicy. Okej. Okay. No i tak, jak sądziłem, to jest ta rezydencja Timshów. Ale że oni aż dwie runy mają? Naprawdę intrygujące. Dobra, nie no, jak już jestem tak blisko tej runy, to sobie po prostu nie odpuszczę, nie? O! Kto? Po prostu, że jakaś kobieta. Dobra, to może być bardzo ryzykowne, więc zrobię sobie lepiej zapis. Bo ten hałas może tu kogoś zwabić. Oczywiście. Okej, okay, tego się lekko ktoś zainteresował i to widzę na tym samym piętrze. Ale nie idzie tego sprawdzić, no to... Dziękować, panie dziejaszku. Dobra, tutaj ogarnięte. Też pusto. Nie będę tu biegał, bo niestety Doubt w odróżnieniu od Corvo nie ma upgrade'u, żeby móc poruszać się bezgłośnie, więc... W sensie nie ma tego upgrade'u, że kiedy chodzi normalnie, to jego kroki nie wydają żadnych dźwięków. Ma tak wytłumione te, więc... Niestety, ale nie mogę się w ten sposób wycwanić, jeśli chodzi o właśnie biegi.
Drogi Alnordzie, dziękuję Ci za zaproszenie mojej żony i mnie na obiad w zeszłym tygodniu. Oboje znakomicie spędziliśmy czas. Cenię sobie także Twoją cierpliwość wobec jej epizodu. Niewielu ludzi jest równie wyrozumiałych. Okazałeś nam znaczną łaskawość. Cieszę się także, że mogłem wprowadzić Cię w moje plany. Jestem pewien, że zdołasz utrzymać się w ścisłej tajemnicy. To była ogromna ulga móc wreszcie dać upust frustracji, którą znoszę na co dzień, rozmawiając z kolegą rozumiejącym te sprawy. Dobra, czyli inne istotne pierdoły. Mother, this is Arnold. If you happen to awake him while no one is present, I've prepared this for you. To remind you of recent events, to help clear your mind and put you at ease. The plague has ended. I have married and will become Prime Minister. Just as you always wanted. My sister and brother are both here and doing well. Your last will and testament has been written and approved. We all love you, Mother. Now go back to sleep. Rest. Everything is fine. Dlaczego to brzmi jakby, jak kurde, list zostawiony do osoby, która jest trochę niespełna rozumu? Radco Timsz, obawiam się, że nie mogę z czystym sumieniem pozostać lekarzem pańskiej matki. Sposób, w jaki raz po raz odmawia jej pan dostępu do terapii, która potencjalnie mogłaby przywrócić równowagę jej umysłu, nie różni się niczym od wyroku śmierci i nie życzę sobie w żaden sposób tym uczestniczyć. Życzę panu mojego dnia. Okej, okay, no to mamy potwierdzenie w tym liście, że gościu nawet, że gościu własnej matki nawet ten nie szanuje. O kurwa. Ej, widziałem ten obraz na jedynej tym. Na obrazie miniatury, którą wykorzystam do drugiego dodatku. Patrzcie, podpisane. Delilah C. od nazwiska, od Copper Spoon, jak się już dowiedziałem. Z tego powtórnego przejścia, bo dopytałem się bardziej. Bo zrobiłem sobie jeszcze save'a i dopytałem się i wykonałem tą akcję ze zniszczeniem. Najpierw tej rzeźni i się dowiedziałem, że Delilah ma nazwisko Copper Spoon. Od tej babki, która właśnie nam zleciła zniszczenie tej rzeźni. Ale proszę, nie powiem. Ma skilla, jeśli chodzi o malowanie. I w tym przypadku mówię zarówno o osobie, która faktycznie to namalowała, czyli o artyście, czy tam grafiku, oraz o samej Delilah. Okej, tutaj runa jest tak zostawiona. Wiersz Delilah. Gdy śliczna Emily obudziła się po pewnej nocy, ujrzała świat w całkiem inny sposób. Jej oczy patrzyły teraz ze sprytem nieznanym. Jej usteczka wykrzywiał uśmiech niespotykany. Jej dłonie działały teraz z nieznajomym gniewem. Jej stopy szły teraz w nieznane przed siebie. Gdy Emily jadła, obce siły wzrastały, pragnienia nieznajome naprzód ją pchały. I nikt, kto spojrzał na Emily oblicze, pojęcia nie miał, kto przejął jej życie. O kurwa. Wait. Ale my tu mówimy o Emily tej samej? Córce Corvo przyszłej cesarzowej? What? Co? Jak to rozmawiaj? Ej, to się rusza, czy mi się wydaje? Siernie jakby się ruszają. Dobry? Who are you? I understand your curiosity. I'm strange. I was a baker's apprentice in Dunwall Tower. A friend to Jessamy when we were girls. Then afterward, I made my name as a painter. Now I'm obviously something much greater. I hope that satisfies you. Because you won't get more. I ought to just kill you, but I'm going to give you a warning for the sake of my sisters, who were very impressed with you once upon a time. Stay away from me. There are great changes coming, and I'll expect you not to interfere. I have influence in places you won't expect. But as for Arnold Timsh, do what you want. I won't hold a grudge. I'm done with him. Is that who you were looking for? Well, she's a bit of a bitch. And the artwork's hopeless. I know you have your reasons. Okej, to była najdziwniejsza rozmowa ever, jaką kiedykolwiek stoczyłem w całej grze.
I to zarówno w podstawce, jak i do tej pory w dodatku. No bo powiedzcie mi, kto gadałby normalnie z posągiem? Dobra, tam na dole jeszcze coś jest. Gdzieś tu widziałem w ogóle taką większą zieloną plamę. Zakładam, że to jest jakiś obraz. Bo kurde... Bo jak tam kawałek dalej poszedłem, to go widziałem, tam gdzieś jest na dole. Ale mówię, to dopiero w kolejnym materiale. W tym jeszcze dotrzemy do tego posterunku i spróbujemy obgadać parę rzeczy. Tylko może przejdźmy w sposób bezpieczny. Dobra, mogę użyć trochę bardziej tego mignięcia, bo i tak mam zapas maksymalny, jeśli chodzi o remedia. A na bank jeszcze kilka ich tam znajdę, więc... Nie ma co tego aż tak oszczędzać. To czemu tu jest niewidzialna ściana? No, come on. Dobra, spróbujmy. Jezu! Jak mnie to irytuje, że to ma taki po prostu ten... Taki lag względem użycia tego. Dobra, jedno, drugie. Zobaczmy tutaj. Jedna mapa. Ja jestem w tym miejscu. Posterunek wielorybników. Trivers Close. Tutaj. Wejście do kanałów. Doki. Terytorium kapeluszników. No de facto wszystko, co jest pod czwórką, no to mamy już zwiedzone, bo stamtąd w ogóle przychodzimy. W trójce byliśmy. W dwójce nas nie było, a może być coś ciekawego. No chyba, że tam był właśnie... Chyba, że tam było to mieszkanie tego gościa, no to wtedy tam już też byliśmy. Dobra. No i rezydencja. Tutaj... Mapa rezydencji. Biura prawnicze, recepcja, gabinet radcy i apartament Timsza. I zobaczmy kolejno. Pokoje prywatne, jadalnia, biuro radcy, biblioteka, palarnia, magazyn. Okej, ja byłem chyba na tym ostatnim piętrze, czyli na jedynce. I byłem w tym właśnie... Tak, w tym magazynie, bo tam pewnie jest ta... Ta. Jest ten posąg. No, to by się zgadzało. Dobra. Tutaj mamy co? Klucz do piwnicy. Miło. Jakaś notka chyba. Tak, notki ze zwiadu. Timsz jest całkiem żywy jak na swój wiek. Ogólnie wiadomo, że zawsze nosi przy sobie gnata i miecz. Nawet we własnym domu. No, biorąc pod uwagę, że chyba jak to sam Daut powiedział, pół miasta chce jego głowę, nie jest to dziwne. Z obserwacji wynika, że jest raczej niespokojny i dużo się rusza. Lubi przechadzać się po całym domu, od swojej sypialni na najwyższym piętrze, po hol i biura prawnicze na parterze. Timsz trzyma testament swojej matki w skrzyni w magazynku niedaleko holu na parterze. Drzwi frontowe prowadzą do holu biur prawniczych. Miejsce jest wysokie na dwa piętra z balkonami wychodzącymi na hol. Drugi balkon na frontowej ścianie, szklane drzwi, prowadzi prosto do gabinetu Timsza. Balkony na najwyższym piętrze po prawej i lewej stronie budynku, łatwy dostęp. Tylne drzwi prowadzą do piwnicy, są zamknięte, ale klucz łatwo było znaleźć. Winda kuchenna dostępna z piwnicy łączy wszystkie piętra, ale to droga w jedną stronę. Gdy już z niej zejdziesz, panel zamyka się i platforma wraca do piwnicy. Timsz nosi przy sobie klucz. Na ten klucz zamknięte są wszystkie ważne skrzynie i kredensy. Apartament w pobliżu rezydencji zapewnia przejście na dach na nabrzeże. Okej, czyli mamy też od razu opcję na szybką spierdolkę. Testament znajduje się w magazynku połączonym z holem na parterze. Dobra. Pył duszący. No całego nie wezmę. Min też nie zabiorę. To mogę zabrać wszystko. Dobra, muszę pamiętać, że ten pył mogę sobie jeszcze ewentualnie uzupełnić. Chociaż to jest to. Ja nie wiem, czy jak ja to przejdę, czy to się jakby łączy z kolejnym DLC-kiem, co nie? Czy to, co ja tutaj zrobię, a to, co robię w drugim DLC-ku, to jest coś jakby... Wiecie, czy to są dwie te same? Czy to jest to samo, czy to są dwie różne jakby fabuły? Dobra, tu jeszcze na koniec bierzemy ten amulet. Szybki cień. To mi się akurat bardzo podoba. Właśnie brakowało mi trochę tego amuletu. Jak kurde, przez chyba ponad pół gry go używałem jako korwo. Ciężko było nagle nie używać go jako Daut. Things are bad. Could the city get any worse? Yes, of course. Probably worse. Jeszcze potrzebuję tego
To jest sakiewka, ewentualnie. Dobra, ta jedna runa to. Będę. O! Kurde, typ nie przełonacza. Teraz se zniknę. Jeszcze jest jeden amulecik. Chyba ostatni na tym poziomie. Okay, ale ten chyba się znajduje. Ja. Ten się znajduje, widzę, w piwnicy. Czyli go nie zdobędę. O, trochę drutu miedzianego. Przyda się. Trochę siwa. O, może? Klucz do piwnicy? Okej, okay, dobra. Jest wentylator, czyli tu od razu... Ej, de facto już od razu mógłbym w sumie ogarnąć tę akcję. Z tym... nie zabijaniem go, ale poczekamy jeszcze. O, grabasz też, dobry amulet. Zobaczmy tutaj, babeczka. Poddusimy ją. Raczej nikt jej tu nie znajdzie. Sama się po prostu ocknie za jakiś czas. Kasy. Klucz do piwnicy. Kolejny. Co mamy tutaj? Przełącznik. A, dobra, to jest ten. To jest taka winda, która... Winda kuchenna, która żarcie dostarcza. Czyli ja mogę tutaj oczywiście wejść, kliknąć przełącznik i gdzieś mnie to wyniesie na górę. Szczerze przetestujemy to, ale dopiero w kolejnym odcinku, bo ten już jest... w miarę długi, a jeszcze mamy do zrobienia A. Odnalezienie gościa, B. Załatwienie go, C. Zgarnięcie większości rzeczy, jakie mogę tutaj znaleźć, w tym tej jednej runy, no i D. Powrót do babki, żeby zakończyć misję. Ale mówię, to dopiero w kolejnym odcinku ode mnie, w tym póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale i... Jeśli to jest faktycznie ostatnia misja tego DLC-ka, to w ostatnim DLC, w ostatnim odcinku z tego DLC, ale mamy jeszcze przed sobą jedną DLC jako Doubt do grania. Tak więc ode mnie to tyle, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!